12 godzina, z pół godziny temu zaczęliśmy, jaka przerwa? Zaczynamy. A dzisiaj wyjątkowa paczka, taka mieszana. Lecą do nas te paczki niczym święta od Mikołaja. Co jest w tej wielkiej paczce? Nie wiem. Zaczynamy. Jesteś twórcą i cenisz sobie jakość i szybkość działania? Sprawdź zalety korzystania ze sprzętu wspieranego przez RTX Studio. Wznieś swoją pracę na wyższy poziom. Link z informacjami o RTX Studio w opisie filmu. Słuchajcie, czas rozpakować wielką pakę od Corsair Elgato. Same nowości praktycznie, które niedawno miały premierę, także gorące towary wjeżdżają na stół. Będziemy tak miksować, a na pierwszy ogień idzie to. Co? To! Klawiaturka? Tak, ale nim przejdziemy do jej unboxingu, mówię wam od razu, że piszcie w komentarzu, co z tego wam się podoba najbardziej, dlaczego miałby trafić do was. No to wam wyślemy, najfajniejszemu zgłoszeniu. Ja też mogę napisać? Nie. Znaczy możesz, ale nie wygrasz. Ale pisać możesz. Nie, no to skam jest. To nie. K55 RGB Pro od Corsaira. Otwieramy. Podłączona klawiatura już na naszym stole i jakie są pierwsze wrażenia twoje? No słuchaj, no mamy RGB, co prawda, ale niestety nie mamy RGB przypisanego do konkretnego klawisza. Mamy tutaj segmenty. Tak, tak to wygląda, że to jest RGB segmentowe i widać, że jak się kolory zmieniają, to zmieniają się w konkretnych płaszczyznach. Tak. Nie jest to klawiatura mechaniczna. Klawiatura, której koszt to około 250 zł. No, wiadomo, że Corsair lubi cenić swoje produkty i faktycznie jest tak też w przypadku tej klawiatury, no bo nie otrzymujemy tutaj żadnego mechanika, nie otrzymujemy tutaj indywidualnego podświetlenia do konkretnego klawisza. Natomiast według mnie ta klawiatura robi naprawdę bardzo dobrą robotę, jeżeli chodzi o jej wygląd, bo nie mamy tutaj co prawda aluminiowych gadżetów i tak dalej. Nie jest to też król stabilności, bo lubi się gdzieś tam wygiąć z tego, co teraz... Lekka też... klawiatura. Tak, lekka klawiatura. Natomiast zobaczcie sami, zobaczcie tylko na to black piano, które jest do góry. Tak mi się wydaje, że to taka... No taki taka ma jest być... klimat, taki jest taki jest klimat. Wiadomo, to ma swoje plusy i minusy. Co warto powiedzieć też, że jest podkładka. Podkładka nie jest na magnes, tylko jest tutaj na zaczepy. Plus jest taki, że te zaczepy bardzo łatwo się instaluje i już jest włożone, bo to nie zawsze jest tak. Tak jest. Te zaczepy trzeba się namęczyć. Dokładnie. Tutaj to jest proste i wygodne i to może być nawet plus, bo wiesz, minus magnetyczny jest taki, że jak sobie... się odczepić. Tak, że się przesuwamy ten, musimy zawsze gdzieś to doczepiać. Tak jest. A tu jeżeli to łatwo schodzi, wychodzi... O, ja teraz widzisz... O. Wychodzi... Oczywiście musi trudniej, ale wchodzi bardzo szybko i łatwo. Tutaj to zastosowanie, ten patent na plus, bo faktycznie te zatrzaski teraz mają sens. W oprogramowaniu zobaczymy sobie dokładnie, jak z tym podświetleniem jest, ale już teraz wam powiedzieliśmy, że na 90% tak to będzie rozwiązane. Abstrahując od tego, podświetlenie bardzo ładne. Takie delikatny pudding. Takie pastelowe nawet bym troszkę powiedział. Pastelowe kolory, rozlane, mało skupione na klawiszu. Intensywne, także podświetlenie w tym świetle jest bardzo intensywne i to na plus, no tak jak mówię, w softcie jeszcze zobaczymy, co się tutaj da wykombinować, jeżeli chodzi o sam feeling klawiszy. I tutaj się pobawmy chwilę. Przede wszystkim to, co daje nam membrana, to cisza. Cisza. I spokój. No tak, zdecydowanie nikomu krzywdy tą klawiaturą nie zrobimy. Ani mamie, ani tacie, ani dziewczynie. Ani żonie, bo po prostu jest bardzo cicha, no jak to membrana. No jest to jedna z grup docelowych, do której ta klawiatura powinna być skierowana, czyli właśnie do takich osób, które nie mogą się posługiwać głośną klawiaturą. Natomiast ja jeszcze tutaj widzę zastosowanie dla streamerów i youtuberów, takich początkujących, którzy co prawda mają już jakieś fundusze na sprzęt z wyższej półki, natomiast ich mikrofon na przykład jest jeszcze pojemnościowy i nie mogą sobie pozwolić na to, żeby klawiatura była głośna, no bo potem boli w uszy na nagraniach czy na streamach i faktycznie taka dobra membrana będzie się tutaj odnajdować wręcz idealnie. No tak, i szczerze powiem, że według mnie to jest jedyny powód, taki game changer, dla którego ktoś mógłby wybrać membranę. Mhm. Bo ja znam streamerów, którzy rzeczywiście zdecydowali się na membranę ze względu na tą głośność klawiatury. Chociażby Agravain, którego znamy, pozdrawiamy i którym wiem, że zawsze mi mówił, że membrana, dlatego że jest po prostu cicha, on nie może
hałasować aż tak, bo to denerwuje jego mieszkańców, jego domu. No i jeżeli nie jesteście graczem takim kompetytywnym, typu Fortnite, CSGO, League of Legends i tak dalej, lubicie singielki, no to myślę, że taka klawiatura membranowa sprawdzi się równie dobrze. Ja lubię singielki. Ja nie, bo już mam narzeczony. Na pewno kiedyś jeszcze argumentem byłoby, no, tańsze rozwiązanie. No, nie przy Corsairze, no bo membrana jest tańszym rozwiązaniem. W dzisiejszych czasach już mechanika możemy dostać do 200. No, zdecydowanie. Więc jeżeli membrana kosztuje ponad 200 zł, to ten argument akurat odpada. Także ja bym tutaj stawiał bardziej na tą głośność. Dodatkowo, co jeszcze dostajemy w tej klawiaturze, to przyciski multimedialne, nie tylko te związane ze światłem, blokowaniem, żeby nam się Windows nie włączał, ale też do multimediów takie jak stop, przewijanie, mutowanie, podgłaśnianie, przyciszanie. Zawsze fajnie mieć to pod ręką. Klawiatura też ma dużo przycisków dodatkowych tutaj, makrosy, cały numpad. Dla tych, którzy nie lubią numpada, niech poczekają chwilę, bo będzie też... Będzie coś dla mnie? Będzie coś dla ciebie, także ciekawszego zerknijmy do software'u. Okej, moi drodzy, jesteśmy już w IQ, czyli systemie, który całkiem dobrze znamy, bo gościł nas często na ekranach. No i w pierwszej zakładce oczywiście możemy przypisywać swoje makro do naszej klawiatury i wiele funkcji dodanych skrótów klawiszowych. Następna zakładka to Lightning Effects. No i tutaj mamy już swoje wcześniej wybrane presety. Mamy też możliwość zmiany tak naprawdę dowolnej konfiguracji tego oświetlenia. Oczywiście w granicach tych stref, o których wcześniej wspomnieliśmy, bo jak sami widzicie teraz na ekranie, te strefy najzwyczajniej w świecie występują. Tutaj zresztą, jak sobie wejdziemy, to jest to dobrze widoczne. Mamy 5 zonów, tak jest, podświetlenia i po prostu możemy, tutaj widzimy każdą z tych, możemy sobie wyłączać, włączać. Tutaj widzimy, jak one wyglądają. No następna zakładka to możliwość konfiguracji tak, tych naszych stref. O proszę, tu się każda strefa podświetla osobno, w tym akurat w tej animacji, więc to też dobrze pokazuje, jak one są rozdzielone. Niestety nie ma tak podświetlenia pod każdy klawisz osobno. To jest gdzieś tam minus. Moi drodzy, przedostatnia zakładka to Performance i to zakładka, w której możemy wyłączać skróty klawiszowe, takie jak Alt F4, takie jak Alt i Tab. No tutaj oczywiście zakładka jak najbardziej przydatna, ponieważ podczas Rage'a, podczas jednej z naszych rozgrywek, nie wyłączymy przez przypadek gierki. No i oczywiście ostatnia zakładeczka, czyli Device Settings. Tutaj mamy do wyboru możliwość częstotliwości komunikacji naszego urządzenia z komputerem, możliwość wyboru jasności naszego podświetlenia, a także układu naszej klawiatury. Software znany i lubiany, jeśli chodzi o to podświetlenie. Moim zdaniem ono robi bardzo dobrą robotę. Szkoda tylko, że jest jakiś kompromis zastosowany i są te strefy. Osobiście by mi to nie przeszkadzało, bo jestem z tych osób, które jak wybierze jeden preset, to się go trzyma, więc nie bolałoby mnie, nie mam potrzeby dobierania każdego koloru pod przycisk, ale niektórzy są bardziej wymagający. Dajcie znać w komentarzu, czy taki rodzaj klawiatury jest dla Was już teraz, bo może chcielibyście ją zgarnąć. Jesteśmy ciekawi Waszego zdania. My już przedstawiliśmy ten produkt. Lecimy dalej, bo jest dużo ciekawych rzeczy, niektórych możecie się nie spodziewać. Następna rzecz od Elgato. Wiesz co mam? Co masz? Pokażę. Wiesz, bo wiesz, wiem, masz specjalne LEDy. Lightstrip. I nim przejdziemy do opisu, to jest taki ziomuś, ziomeczek, co w komentarzu zawsze pisze, kiedy coś o LEDach. A, faktycznie, kojarzę. Na początku myślałem, że o LEDach by chciał, że o LEDach ekipy, a przecież to nie jest kanał o gotowaniu ani o konsumpcji, ale o LEDach. I mój drogi, kochany, tutaj Twoje pytanie się pojawia i my oczywiście spełniamy Wasze małe życzenia, marzenia czy też prośby. Jest coś o LEDach, a konkretnie o LEDzie od Elgato. Mój drogi, nim to otworzymy, czego oczekujesz? Oczekuję bardzo dobrego sprzętu dla specyficznej grupy odbiorców. Dla, no można powiedzieć, content creatorów, jak to ładnie po angielsku się mówi, albo po prostu dla twórców. Tak jest. Dobra, zobaczmy, co się kryje w środku. Ładnie to powiedzieliśmy na raz. Moi drodzy, co otrzymujemy w zestawie? Przede wszystkim kostkę zasilającą całe nasze LEDy, dodatkowo sterownik. I tutaj uwaga, bo będzie troszeczkę o tym sterowniku mowa, a właściwie nie o sterowniku, tylko o funkcjach, jakie nam oferuje. No i oczywiście dwumetrowy pasek LED. Te LEDy są właśnie dedykowane twórcom i warto byłoby je zastosować
w momencie, kiedy coś nagrywamy, za nami, żeby tworzyć tło, żeby tworzyć atrakcyjne animacje. Dlaczego? Ponieważ te LEDy mają taką częstotliwość swojego świecenia, odświeżania, że nie będą nam mrugać podczas nagrywania w kamerze. Producent mówi, że nie będzie, bo to jest specjalnie dla twórców i właśnie to jest ten feature, który ma być game changerem. Nie gadajmy, sprawdźmy w takim razie. Pokaż, jak to świeci. Moi drodzy, łączycie się z całym paskiem LED za pomocą aplikacji. Konfiguracja jest dość prosta, oczywiście napotkaliśmy na tam delikatne problemy. Tak, nawet ludzie w aplikacji tam oceniając piszą, że to podłączanie do Wi-Fi czasami może chwilę zająć, ale to jest tak zawsze. Przeważnie jest właśnie z tymi sprzętami na Wi-Fi, zawsze są jakieś komplikacje. Zawsze jakiś problem się zdarzy. Uwaga, uwaga. Dobra, czekaj, bo ja tak ładnie rozstawić chcę. Ja już chcę włączyć. O, bo nie. O. Się pan choinek znalazł. No. Włączam. Mamy to! Mamy to, moi drodzy, pasek jest zaświecony, no i prawdopodobnie widzicie, że tutaj nam nic nie mruga. Jest to niezwykle ważne w pracy twórcy, żeby coś, co jest za nim, nie mrugało w kamerze, ponieważ może to rozpraszać odbiorcę, może to sprawiać, że wygląda taki obraz potem nieprofesjonalnie. No i stąd myślę, że też ta cena tego paska, bo faktycznie no, ona do najniższych nie należy. No nie należy. 300 zł to jednak cena jest dość wysoka i to jest chyba największy minus tego rozwiązania, no ale umówmy się, produkty od Elgato tanie nie są. Nie są i są skierowane też do pewnej grupy odbiorców. Być może, jeżeli ktoś ma jakieś duże fundusze, zasoby, no to oczywiście może sobie na taki pasek pozwolić. Tak. Ale są tworzone przede wszystkim właśnie dla content creatorów. Pierwsza ważna rzecz. Ktoś z Was może powiedzieć, no dobra, ale ten pasek ma 2 metry i ja potrzebuję to krótszego paska. No to słuchajcie, możecie sobie skracać i obcinać. Tu są miejsca wskazane z nożyczkami, ścinacie i macie taką długość, jaka jest Wam potrzebna. Rzecz druga, ktoś powie, kurczę, ale ten LED sam w sobie nie wygląda aż tak super i jak ma w ekranie? Możesz zmieniać, żeby się działo. Jak to będzie wyglądało w tle? Słuchajcie, możecie też pomyśleć, żeby zamówić specjalne profile. W sklepach z oświetleniem są. Wkładacie wtedy taki pasek w specjalny profil, dodajecie mleczną szybkę i wtedy to światło się zmienia, a nie jest takie bardzo punktowe. Tak jest. To też jest ważna rada dla niektórych, którzy będą gdzieś tam organizować swoje mieszkanie. A trzecia rzecz, że planujemy odcinek na Computronic Gaming, gdzie zrobimy całe stanowisko takie właśnie, jak to ładnie powiedzieć, dla content creatorów. I wtedy ten pasek zobaczycie w akcji, także koniecznie subskrypcja i czekajcie. Podkleimy go gdzieś i zobaczymy, jak to może w praktyce wyglądać. Jeżeli chodzi o sam pasek, no jeżeli macie jakieś pytania, to śmiało w komentarzu, a jeżeli takie coś Wam się marzy gdzieś, czuję, że ten kolega, co tam pytał coś o LEDach, to może zgarnąć. A wtedy to nie dla mnie, ja klawiaturę poproszę. Przechodzimy dalej, tym razem znowu coś stricte od Corsera. Ej, a można to jak łańcuch, takie na miasto iść? Nie można, bo to jest pod prąd. Na przykład. No właśnie. Kolejna rzecz, która ląduje na naszym stole. Będę oryginalny połowicznie, bo znowu klawiaturka. Ale czasowe. Znowu była. Dobrze, że to jest Corsair i to jest wytrzymały sprzęt. Słuchajcie, z jednej strony już była klawiatura, ale to jest zupełnie inna klawiatura. No i TKL-ka. Świeży produkt również od Corsaira. Przede wszystkim w końcu się doczekaliśmy Corsairowej TKL-ki. Zobaczmy, jak to wygląda. Podłączona klawiatura już u nas na stole. I jakie są pierwsze wrażenia? No mamy tutaj naprawdę bardzo solidny produkt, na którego górze znajduje się warstwa metalu. Także tutaj... Takie szczotkowane aluminium. Tak, szczotkowane aluminium. No tego powyginać za bardzo nie idzie. Nie, no na pewno robi wrażenie solidnego produktu i takiego porządnego, który ciężko byłoby zniszczyć, nawet jakbyśmy się starali. Powiedzmy kilka słów też o oświetleniu, ponieważ to jest prawidłowe. Tak, prawidłowe. Nie jest to jakieś zdecydowanie rewolucyjne oświetlenie, które nas wbija w krzesło, ale jest bardzo, bardzo spoko. Bardziej rozlane niż takie punktowe.
Dodatkowo taki miły akcent, że świeci się tutaj logo na górze Corsera, tutaj tak umiejscowione z tym takim właśnie Piano Black lub z taką po prostu za szybką. Tak jest, zgadza się. Oczywiście klawisze multimedialne, rolka pokrętło do zmiany głośności, przycisk do mutowania wszystkich dźwięków. No tych klawiszy funkcjonalnych troszeczkę tutaj mamy. Oczywiście jesteśmy pozbawieni tych klawiszy makro, które są charakterystyczne dla Corsera, no ale jest to naturalne, ponieważ tutaj mamy do czynienia z klawiaturą turnamentową, klawiaturą turniejową. Jednostopniowa regulacja, możemy sobie ją podnieść. Jeżeli chodzi o tą turnamentowość, to odczepiany kabel, który też charakteryzuje tego rodzaju klawiatury. Możemy sobie ją łatwo wypiąć, to jest fajne. Ja go... Nie, mój drogi. Ja ci pokażę, bo ty za szybko, ja za szybko. Słuchajcie, za szybko. Co to jest? Bierzemy, włączamy tryb turniejowy w tym momencie i założyłeś, że od razu podświetlenie zmieniło się na jednolite. Tak jest, mamy tutaj tylko i wyłącznie kolor czerwony. Tak, tu chciałem pokazać, tego widzowie nie widzą, ale muszą mi zaufać, że w IQ zniknęła ta klawiatura, bo tak ona jest w tym samym momencie nie jest już widoczna. Tu mamy jeszcze to, co chciałeś tutaj przerzucić. To jest takie zabezpieczenie, żeby ten system sam się nie zmienił, czyli takie, wiesz, naprawdę poważna sprawa. Już jesteś takim e-sportowcem, że tak, podświetlenie, out, tylko jednokolorowe, żeby cię nie rozpraszało, jeden kolor taki, wiesz, najbardziej ostry, który... Agresywny, taki, żeby macie jeszcze jak byka rozsierdzić. Zabezpieczenie, że nikt ci tego nie zmieni, nawet wiesz, ktoś tam próbuje ci celowo nie da rady. Nie da rady i teraz jesteś w trybie rywalizacyjnym, gotowy do walki. No i tutaj coś słyszymy, bo wiemy już doskonale, że to jest klawiatura mechaniczna. Co słyszymy, mój drogi Smarty? Głośne, ale przełączniki czerwone. Zgadza się, czerwone przełączniki Shery. One są dość głośne. Znaczy, być może nie same przełączniki, bo one faktycznie nie klikają. Natomiast z powodu tego, że tutaj mamy warstwę aluminium, te kick-upy są dość spore, to faktycznie ten dźwięk się pod nimi rozchodzi, odbija i bardzo dobrze go słyszymy. Natomiast co do samych kick-upów, mamy tutaj podwójną warstwę tworzywa sztucznego, więc naprawdę bardzo solidne twory, których no wręcz nie mogę wygiąć. Nawet jakbym się bardzo postarał je złamać, to nie da rady chyba. No i tutaj prawdopodobnie nie będziemy mieli tego efektu ścierania, chociaż to będziemy w stanie stwierdzić dopiero przy jakimś dłuższym użytkowaniu. Dość bluowaty feeling. Okej, dobra. Czyli taki bardzo, ale to bardzo szybki. Bardzo szybkie, bo naprawdę próg odbicia jest bardzo mocny i bardzo intensywny, to czuć jak najbardziej, więc co do tych switchy nie mam absolutnie żadnych wątpliwości, że będą się idealnie sprawdzały w tytułach e-sportowych. Zresztą to są sprawdzone switche z wyższej półki. No, musimy też powiedzieć, że to nie są tanie rzeczy. Te przyjemności, które nam tutaj Corsair zafundował, 500 zł. Okej. No tanio nie jest. No tanio nie jest, ale z drugiej strony mamy tutaj naprawdę bardzo porządną klawiaturę mechaniczną, turniejową, TKL-kę, z świetnym oprogramowaniem, z dodatkowymi gadżetami właśnie w postaci tych turniejowych feature'ów, więc no mamy tutaj zastosowane nowatorskie rozwiązania. Czy na tyle, żeby wydać na nią 500 zł? Ja myślę, że byłbym w stanie się skusić. Tak? No nie wiem, widzowie, napiszcie, czy wy byście się skusili. Ja przełączam się na tryb nieturniejowy, przez co od razu software się załączył, więc zajrzyjmy do niego. Moi drodzy, jeżeli chodzi o oprogramowanie IQ, no to tutaj mamy sytuację bardzo podobną do poprzedniego produktu. Nie będziemy się powtarzać, bo w zasadzie wszystko dokładnie tak samo, jeżeli chodzi o wszystkie hardware'owe bajery, no ale tak jak widzimy, tu już każdy klawisz świeci osobno, mamy gotowe efekty, możemy jakiś taki deszczyk włączyć, możemy sobie jakieś takie Type Lightning. No oczywiście tych efektów jest bardzo dużo, ale oczywiście pokażmy, jak działa ten tryb turniejowy i teraz sami zobaczycie na ekranach, co się dzieje w momencie, kiedy ten tryb turniejowy włączam. Klawiatura staje się czerwona, natomiast my tracimy dostęp do oprogramowania. No mamy tutaj się całkowicie skupić na turnieju i faktycznie żadne skróty klawiszowe dodatkowe nie są nam potrzebne. Włączmy się z powrotem. Tak, i co wiemy? Czyli nikt, kto ma dostęp podczas turnieju do naszego komputera, nie włączy nam i nie zrobi nam trollololo. Słuchajcie, jeżeli ta klawiatura to jest produkt dla Was, to piszcie w komentarzu, że bierzecie udział i chcecie dostać ją od nas, a my jedziemy dalej, bo ostatni produkt jest chyba najbardziej specyficzny i jako jedyny z tych wszystkich nie elektroniczny. O! Jest, spadło nam z nieba, słuchajcie, znowu Elgato Wave
Panels. No i z czym tutaj mamy do czynienia? Bo coś czuję, że będziemy mieli do czynienia jednak mimo wszystko z dźwiękiem. Wave panelsami, no jak przecież powiedziałem wave panels, no to z czym do czynienia? No ale dobra, no ale co to są wave panelsy? No już ci mówię. Słuchaj, to są panele wygłuszające, takie, które mają zapobiegać roznoszeniu się dźwięku i powstaniu echa. No i widzisz, można ładnie wytłumaczyć, a ty ze złośliwościami od razu wyjeżdżasz. No tak. Słuchajcie, zobaczmy jak to wygląda w środku i komu taki sprzęt byłby potrzebny, jak go instalować i tak dalej. Mi był. Jeżeli komuś z was, to już teraz możecie się zgłaszać. Ja będę pisał, ja. Udało się, słuchaj, i teraz zobacz. Tu mamy te panele, rozumiem, tak sobie po ośrubki też. Wszystko jest ładnie zapakowane. To jest pierwsza jakby część. Tutaj jest instrukcja. Tutaj kartonik. I mamy same panele, i mamy to, same czym panele. Jesteśmy zainteresowani tak. Najbardziej. Ja już ci mówię, co jest w zestawie. 6 paneli design A. Jest 6 paneli... Chyba 3. Design B. Chyba 3. Panele design A. Tak, przepraszam, 3... łącznie jest 6. 3 design A i 6... 3, kurwa. 3 design A i 3 design B. Szukam designu B. Słuchajcie, musieliśmy trochę... Mamy trzy panele sztuk 6. Sztuk 6 i 6 paneli sztuk 3. Pogubiliśmy się. Ja to wyciągnę wszystko. Wersja A to jest ta. I mamy 3 panele wersja B. To jest ta. Dobrze mówię? Inne? Tak, inne. Inne. One się delikatnie bardzo różnią. Tak. Tutaj tym, jak jest zrobiony ten tutaj element. No natomiast dzięki temu, że się różnią w ogóle, możemy naprawdę ustawiać gdzieś tam mnogość konfiguracji, jeżeli chodzi o ułożenie tych paneli na ścianie, na przykład na ścianie. Tak. Więc tutaj naprawdę ta dowolność jest dość spora. Co oprócz tego? Pokaż, jak to się właśnie instaluje. Sprawdźmy właśnie, to, bo mamy panele. Co o panelach można powiedzieć, że na pewno są przyjemne w dotyku, chociaż to tego staramy się jakby nie dotykać, żeby tego nie eksploatować. Nie śmierdzą, a to jest wbrew pozorom ważne, bo jakbyśmy sobie w mieszkaniu tak na świeżo poustawiali i to by wszystko plastikiem waliło, to nie byłoby przyjemne. Fakt, żeby się prędzej czy później musiał wywietrzyć. Najpierw składamy sobie taką ramkę. Tak jest. I jest to dość proste, ale zalecam, żeby robić to na płaskiej powierzchni. Wtedy te ramki wchodzą do siebie bardzo łatwo. Tak, dokładnie. Później w tą ramkę wkładamy sobie nasz panel. Nie, mój drogi. Absolutnie nic z tych rzeczy. Uwaga, uwaga. Rameczki przykładamy do ściany. No tak, no jeżeli już do ściany, to tak, zdecydowanie. To słuchajcie, do ściany. Jakie mamy sposoby, żeby to do ściany przyczepić tutaj? No mamy sposoby dwa. Pierwszy to na taśmę montażową, która jest zawarta w zestawie. Tak. Bądź na wkręty kołki rozporowe i podkładki, które również są załączone w zestawie. Opcje mamy dwie. Jest to o wiele lepsze rozwiązanie niż krycie całej powierzchni panelu, jak to zwykle mamy w zwyczaju robić klejem, i kładzenie tego na ścianę, bo wtedy raz, że trzeba ten klej zdzierać, dwa, trzeba w razie czego malować, kiedy chcemy tych paneli się pozbyć, więc roboty jest znacznie, znacznie więcej niż zdarcie małoludkiego elementu z kleju, bądź zaklejenie gipsem w razie czego dziurki na ścianie. Tak, no i teraz jak już mamy to na ścianie, to jest nasza ściana, to sobie to wkładamy ten nasz panel, dostosowujemy sobie design pod własne potrzeby. Nic z tych rzeczy. W momencie, kiedy na ścianie znajduje się nasz pierwszy panel, kładziemy nasz drugi panel. A tak, no dobra, czyli ty już zawsze jesteś krok dalej ode mnie. No dobra, rozumiem, chcesz pokazać, że składamy więcej. No dobrze, to ja jeszcze krok do tyłu zrobię, bo żeby włożyć ten panel do drugiego panelu, to nie pokazałeś, że mamy klipsy oddzielnie. I dostajemy takie właśnie klipsiki. Te klipsiki sobie tutaj od spodu instalujemy i na te klipsiki, który tu już nie będę wkładał, tu jest jeden, na te klipsiki jeden panel o drugi zaczepiamy. Zgadza się? Nie! Moi drodzy, mamy klipsiki. W momencie, kiedy nasze ramki są już na ścianie, ułożone względem siebie, nasz klipsik bierzemy do ręki i po prostu go wciskamy od góry. I tak mamy połączone dwie ramki, na które kładziemy nasz panel akustyczny w dowolnie wybrany przez nas wzór. Jednak widać, kto czytał instrukcję i zna kolejność lepiej. Jak sobie to złożymy, to dostajemy coś takiego i tu dokładamy, możesz mi podać jedno, tak tylko wizualnie pokażę naszym widzom?
No bardziej chciałem tak. A. Możecie sobie dostosowywać tutaj to, jak się to rozkłada do swoich potrzeb. No i słuchaj, Smarty, co uważasz w ogóle o designie? Bo to według mnie fajne jest pod tym względem, że wygląda ładniej i ciekawiej niż taka zwykła pianka. Znaczy, to jest oczywiście pewność, że wygląda to ładniej i ciekawiej, ponieważ mamy tak naprawdę do konfiguracji wiele, wiele wzorów i tylko od naszej kreatywności zależy, w jaki sposób to wszystko ułożymy. Liczę, że jeżeli płacimy 600 zł, bo teraz trzeba to podkreślić, 600 zł około za takie panele, czyli kolejny raz, no, nie tania zabawa, to liczę, że Elgato jednak daje nam piankę na tyle dobrą, że długo, długo wytrzyma i ten kolor, taki jaki jest czarny, taki pozostanie. Ja również bardzo na to liczę, słuchajcie, ale w razie gdyby na przykład za rok, dwa, trzy lata coś się z tymi piankami faktycznie stało, w razie gdyby kot wdrapał Wam się na te pianki... No przed tym nie uchroni nikt. Nikt, ale zawsze możemy podejść, wymontować zużyty panel... I dokupić. I zamontować nowy, świeżutki. Tak, to jest plus i konstrukcja jest już gotowa, nie musimy się tutaj bawić w Boba Budowniczego po raz kolejny. Jeżeli chodzi o całe wykorzystanie tego, ty już tam sięgasz i bardzo fajnie, bo jak sobie położymy, zobacz jak to fajnie wygląda, ten fiolet czarny, fajnie nam się zgrywa. Żeby Wam pokazać kompleksowo, jak takie stanowisko streamera wygląda, już o tym wspominałem, wspomnę jeszcze raz na kanale Computronic Gaming, planujemy taki odcinek, niedługo nagramy, zastosujemy i stripa, i pianki, i dużo więcej elementów dla streamera. No, pewnie głównie właśnie oparty o Elgato, bo oni najwięcej takich rozwiązań tworzą. A my idziemy do podsumowania. Podsumowanie. Witamy w naszym warsztacie w podsumowaniu. Mamy tutaj dużo ciekawych rzeczy. Dziękujemy Corsair i Elgato za tą pakę rozmaitości produktów od sasa do lasa. Słuchajcie, szybkie podsumowanie. Nowa klawiatura membranowa od Corsaira. Na pewno największy feature to to, że jest po prostu cicha, nadal trochę kosztuje, fajne oświetlenie, szkoda tylko, że segmentowe. Tak jest. No i klawiaturka mechaniczna, turniejowa, na którą myślę, że naprawdę warto postawić ze względu na swoje gadżety, dodatki, no i dodatkowo bardzo dobre switche i keycapy, które lądują na ziemi. Dokładnie. Kolejny raz, nie jest tanio, ale z takiej obronie trochę stanę, że ja mam wrażenie, że Corsair to jest jedna z tych firm, w których naprawdę ciężko ten produkt zajechać. Okej, no tutaj się z Tobą zgadzam, że płacimy przede wszystkim za jakość. I za to, że to jest takie 500 zł, ale wydane raz na 10 lat minimum. Co można powiedzieć? Kolejny raz, nie jest tanio, ale bajery fajne i na pewno takie, które mieszkanie nie oszpecą, bo jest dużo takich pianek, które no okej, spełniają swoją funkcję mniej lub bardziej, ale no wygląda to tak... To jednak wygląda ciekawie i... No, nie mogę się doczekać, aż to rozłożymy na gotowym stanowisku. Całkowicie się z Tobą zgadzam. Słuchajcie, jaki przedmiot chcielibyście, jaki produkt chcielibyście otrzymać, piszcie w komentarzach i napiszcie też dlaczego. Zostawcie łapki w górę, zostawcie subskrypcję, żeby być na bieżąco, bo odcinek co sobotę, a nam zostało się tylko pożegnać. Tak. Dziękujemy Wam za uwagę, trzymajcie się ciepło i zdrowo. Hej! Cześć!